When you see it at your front door, hey. You are gonna want more. Hey. Some fresh, so brand new. Some you can't. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Dopijam poranną kawę, jest godzina 7:25. Za chwilę wychodzę, zawożę dzieciaczki na siłownię, a sama na siłownię. Serio, na basen zawożę, bo dzisiaj mają basen, chyba ostatni w tym semestrze. W ogóle to już takie, wiecie, ostatnie podrygi szkoły. Na szczęście. I dla nich, i dla nas rodziców. Rodzice zapewne wiecie, o co mi chodzi. Więc tak, wróć. Dziewczyny muszę zawieźć na basen, a sama siebie muszę zawieźć na siłownię. Także jestem już w moim stroju od Strong Point. Bardzo go lubię. Mimo że ma długi rękaw, a dzisiaj jest upał, to on ma taką tkaninę, jest tak niesamowicie przewiewny. Widziałam wczoraj u nich, że mają ogromną promocję na rzeczy. To są ciuchy w ogóle bezszwowe, fantastycznej jakości. Super opinają i modelują sylwetkę, może potem wam pokażę na siłce. I była super duża promka, więc sprawdzę, czy ona jeszcze jest i dam wam znać. Miałam też kiedyś dla was kod rabatowy i też dowiem się, czy on jeszcze działa. Tymczasem ja jeszcze nie do końca działam, co za iste słychać, więc kończę kawę. Jedziemy. O, tak ten strój wygląda właśnie. O, tu jest krótka bluzka. On jest taki bardzo elastyczny. Tutaj ma różne przeszycia, które potrzebują podśladki, ale... Słuchajcie, co ja wam będę mówić? Tak sobie pomyślałam, bo Red Lipstick Monster już dawno temu nagrała taki film z porównaniem swoich ulubionych leginsów. I wtedy kilka osób zadało mi pytanie, czy ja też mam jakieś ulubione leginsy i czy nie mogłabym nagrać takiego filmu. I stwierdziłam, że chyba nie, no bo, no nie wiem, ale mija jakiś czas i tak sobie myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, bo ja faktycznie mam swoje ulubione leginsy i takie spodnie, których nie lubię i mam parę rad, czym się kierować, czy warto zaoszczędzać, czy warto kupować takie ciuchy w sieciówkach, jak się dużo ćwiczy. Więc pytanie do was, czy chcecie taki film, i pytanie numer dwa, ponieważ chcę zamówić drugi taki secik z firmy Strong Point z krótką bluzką, taką krótką w sensie bez rękawów, i do tego normalnie długie getry, te takie kolażówki, no nie wiem. Nie wiem, a może krótkie? Co myślicie? Jaki zamówić kolor? Bo chciałabym jakieś neony na lato. Czy taki żółty żarówiasty jak moje paznokcie, czy różowy żarówiasty? Także piszcie na dole, głosujcie i to wy zdecydujecie, jaki kolor wybiorę. Jak rano wychodziłam z domu, to miałam na sobie strój na siłownię i okulary dopasowałam do tegoż stroju. I teraz jestem ubrana inaczej i mi nie pasują te okulary, ale to taki szczegół. Nie mam cały czas makijażu, bo idę do Blinka na rzęsy. Zostałam namówiona na rzęsy, ale przyznam wam, że po pierwsze jestem bardzo ciekawa tego rodzaju stylizacji, którą mam mieć zaaplikowaną, i to będą takie rzęsy w stylu Kim Kardashian, czyli długie i krótkie na zmianę, a po drugie, jak jest taka lampa i przychodzi lato, wakacje, sezon urlopowy, lubię mieć te rzęski doklejone, bo z samymi rzęsami mogę po prostu normalnie funkcjonować, budzę się rano i lecę zdobywać świat bez makijażu. Także chodźcie ze mną, ja tutaj jestem pierwszy raz w Blinku. Mam nadzieję, że będzie cudownie, bo salon wygląda mega. Moje oczy wróciły. Ta metoda nazywa się Kim Camellia. Wiem, że to jest Kim Kardashian, no ale wiele osób też tak mówi. I no myślę, że idealnie jest dopasowane do mojej twarzy. Te rzęsy nie są takie ciężkie, mocne, podkreślają bardzo oko, ale jednocześnie go nie przytłaczają. Także jestem przezadowolona. Namiary na Blink Studio napiszę wam, zostawię wam oczywiście na dole. Ekstra, żeby się tego dobrze trzymało i długo. Zobaczcie, nie mam w ogóle makijażu, moja twarz dzisiaj dużo przeszła. I z samymi rzęsami można już po prostu śmigać. Jest super. Właśnie wyszłam z serwisu Samsunga, który jest tutaj za mną. Tutaj jest Aleja Grunwaldzka. Dzisiaj w ogóle we vlogu jest dużo informacji dla ludzi, którzy mieszkają w Trójmieście albo w okolicach, ale tu jest głośno, słuchajcie. I odebrałam telefon Samsunga, który mam w sieci Play, i
I ponieważ on jest na gwarancji, to nie musiałam go naprawiać przez Playa, tylko mogłam bezpośrednio w tym serwisie. Więc namiary na to miejsce zostawiłam na dole. Tu pracują przemili ludzie, błyskawicznie naprawiają wszystko. No jako, że telefon był na gwarancji, no to udało się go naprawić bez żadnych opłat. A zepsuta była płyta główna. Cena, informacja dla ludzi z Trójmiasta, którzy mają też Samsungi. Bo powiem wam, że jak chciałam ten telefon zareklamować w Playu, trafiłam na tak niemiłego pana, pierwszy raz od naprawdę dawna, i potem się okazało, że on jest kierownikiem, bo oczywiście nie omieszkał wspomnieć, że ja to jestem kierownikiem w tym salonie, bo ja powiedziałam, że chcę rozmawiać z jego przełożonym, a on, no to proszę, rozmawia pani. Więc tak główka popracowała i coś mi tak świtało, że właśnie tutaj jest taki serwis. No i okazało się, że bezproblemowo. Macie telefonu na gwarancji, to i tak możecie go przynieść i po prostu zapłacić. I to jest autoryzowany punkt, nikt was tutaj nie oszuka. Miło, szybko i przyjemnie. A dzisiaj jest duszno i w nocy ma znowu być burza, także chyba jakieś relanium wezmę po kolacji. Przyjeżdżałam obok Carrefoura, więc stąd miałam do Iska, bo miałam ochotę na jakieś dodatki do domu. I jest taki fajny kosz. Kupuję też ręczniki. No i tak chwilę tutaj jeszcze pobędę w tej klimie, to jest tak przyjemnie, w ogóle mi się nie chce wracać do roboty. Kończę zaraz moje dziobanko na kąpie, dlatego nie siedzę na dworku, 34 stopnie, powinnam siedzieć w ogrodzie. I będę w ogrodzie zaraz, ale nie siedzieć, tylko klęczeć. Czegokolwiek sobie nie pomyśleliście, zamierzam wyrywać chwasty. Miałam wam na Insta, że nie możemy się doczekać wizyty ekipy ogrodniczej. Więc ja po prostu, tyle rzeczy mamy niewykończonych na zewnątrz. Ja chcę, na przykład nie wszystkim to w mojej rodzinie przeszkadza, mi to mega przeszkadza, bo ja chcę, żeby było estetycznie. A to, co stoi za mną, to statyw do czego? Do aparatu, który trzymam w dłoni. A że rano robiłam trening nóg i pośladków, to wiem, że niedługo mój zasób energetyczny, nie, słownictwa nie, mój zasób energetyczny się skończy, bo zawsze po nogach takim wczesnym wieczorem mam taki zjazd, że hej. Więc to jest dzisiaj trzecia kawa, wypiłam jedną normalnie rano gorącą kawę i dwie frappe, jedną sojową z maka. W ogóle mleko sojowe w maku jest tak smaczne, naprawdę bardzo lubię, szczególnie teraz tam zajeżdżać. A teraz mam frapę z odrobiną cukru waniliowego. Miałam ochotę na jakiś taki aromacik, żeby nie podjadać słodyczy, tylko właśnie mieć to, bo wczoraj zjadłam ogromną porcję lodów i z bitą śmietaną i w ogóle z różnymi innymi dodatkami, więc teraz do weekendu już nul! Więc chociaż trochę aromatu waniliowego i mleko bez laktozy. Także trzecia ręka. Masakra. I potem idę pielić, przebiorę się. No dobra, przyodziałam łachmany, chciałam powiedzieć. Nie, takie gorsze ciuchy. Akurat bardzo lubię tę bluzkę. To jest pan tu nie stał. Wiele lat temu stary mi ją kupił w Łodzi w strefie OB, więc mam do niej wielki sentyment. Ale już raczej ją noszę właśnie tak na jakiś weekend czy po domu. Czy jak idę wyrywać chwasty, czyli teraz. Więc strój mam gotowy, zaraz założę rękawiczki, mam przygotowaną wodę z octem, którą spsikuję chwast wyrastający z pomiędzy kostki brukowej, naturalna metoda. W wyidealizowanym świecie YouTube'a, Instagrama nie powinnam się pokazywać z taką purpurą na twarzy. Mam piękne rzęsy i totalnie bordową, zmachaną, spoconą, nazywając rzecz po imieniu, twarz. Tak. Właśnie. Ja dużo rzeczy robię sama, tak jak na przykład przed chwilą zamiatanie podjazdu i wyrywanie chwastów. I lubię takie rzeczy robić. Kiedyś ich nie lubiłam, teraz je lubię. I lubię się zmęczyć. I tak gadałam z kumpelą, śmiałyśmy się przed chwilą, że mam drugi trening po prostu, no generalnie. Także jutro nie trzeba iść na siłkę, też trochę tak mam dzień nietreningowy. Ale jak za chwilę wejdę do wanny, to już z wanny tylko przetransportuję się do łóżka. Nie, no jeszcze parę rzeczy muszę zrobić, właśnie to pranie, chociaż część ogarnąć. I jeszcze obiecałam sobie posegregować kosmetyki, bo znowu mam mnóstwo produktów, które się u mnie nie posprawdzały. Muszę to popakować i przekazać dalej. Także masakra, chwila odpoczynku.
Tu mam trochę truskawek jeszcze z wczoraj, one leżały sobie w lodówce, więc zrobimy koktajl. Koktajl! Dobry, wczoraj słuchajcie, padłam o 23:00, jak nie ja, musiałam odespać intensywne dni. Także przyszłam dzisiaj z samego rana, żeby się z wami pożegnać. Już jestem w piżamie, jest 6:20. Także ja zaczynam nowy dzień, a z wami się żegnam. Zapraszam was na kolejne filmy. Życzę wam wszystkiego dobrego. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!